Roman Dmowski, wizjoner niepodległej. Wprowadzenie. Roman Dmowski, urodzony w 1864 roku, zmarły w 1939 roku, to postać nietuzinkowa, bez której trudno wyobrazić sobie drogę Polski do odzyskania niepodległości. Polityk, dyplomata, a przede wszystkim ideolog polskiego nacjonalizmu, odegrał kluczową rolę w kształtowaniu geopolitycznej wizji przyszłości kraju. Choć jego poglądy i metody budzą do dziś kontrowersje, niezaprzeczalnie należy do grona najwybitniejszych Polaków XX wieku. Młodość i narodowa demokracja. Urodził się 9 sierpnia 1864 roku w kamionku pod Warszawą. W młodości zaangażował się w działalność patriotyczną, współtworząc tajne kółka młodzieżowe. Doświadczenia carskich represji i obserwacja rosyjskiej polityki asymilacji Polaków skłoniły go do radykalnych poglądów. W 1892 roku stał się współzałożycielem Ligi Narodowej, prekursora Narodowej Demokracji (ND). Działalność polityczna w dobie zaborów. Dmowski stał się głównym ideologiem ND, głosząc program budowy silnego, jednolitego państwa polskiego na ziemiach historycznych. W tym celu dążył do konsolidacji narodu i budowania poparcia międzynarodowego. Działał w Rosji, gdzie reprezentował Polaków w Dumie Państwowej oraz w Europie zachodniej, gdzie zabiegał o wsparcie dla polskich aspiracji niepodległościowych. Pierwsza wojna światowa i droga do niepodległości. Wybuch pierwszej wojny światowej stał się dla Dmowskiego i Narodowej Demokracji szansą na realizację ich celów. Dmowski z energią włączył się w tworzenie Komitetu Narodowego Polskiego (KNP), stając się jego prezesem. KNP stał się oficjalnym reprezentantem Polski na arenie międzynarodowej, a Dmowski odegrał kluczową rolę w negocjacjach traktatu wersalskiego, między innymi wywalczając korzystny przebieg granicy zachodniej. Druga Rzeczpospolita i ostatnie lata. W odrodzonej Polsce Dmowski pełnił krótko funkcję ministra spraw zagranicznych w 1923 roku. Z czasem wycofał się z aktywnej polityki, poświęcając się pracy publicystycznej i naukowej. Zmarł 2 stycznia 1939 roku w Drozdowie, nie doczekając wybuchu II wojny światowej. Dziedzictwo Dmowski pozostaje postacią kontrowersyjną. Krytycy zarzucają mu nacjonalizm, antysemityzm i autorytarne poglądy. Zwolennicy podkreślają jego bezkompromisową walkę o niepodległość, strategiczny talent i wizjonerski rozmach. Niezależnie od oceny, Dmowski bez wątpienia był jednym z najważniejszych budowniczych polskiej niepodległości. Ciekawostki Dmowski był autorem wielu książek i artykułów politycznych, w tym słynnego dzieła Myśl nowoczesna Polska. W 1920 roku Dmowski został nominowany do pokojowej nagrody Nobla. W Warszawie znajduje się pomnik Romana Dmowskiego, a jego imię nosi wiele ulic i instytucji w całej Polsce. Podsumowanie Roman Dmowski to postać nietuzinkowa, bez której trudno wyobrazić sobie dzieje Polski XX wieku. Jego życie i działalność stanowią fascynującą lekcję historii, a jego dorobek budzi do dziś skrajne emocje. Niezależnie od oceny, Dmowski bez wątpienia należy do grona najwybitniejszych Polaków, którzy na trwałe zapisali się w kartach naszej historii. Uwaga! Powyższy materiał przedstawia jedynie skrócony zarys życia i działalności Romana Dmowskiego. Istnieje wiele bogatych źródeł historycznych, które pozwalają na głębsze poznanie tej fascynującej postaci.